Bitcoin i Ethereum, czy to już jest koniec spadków? Czy można faktycznie pomyśleć o tym, że pomału przechodzimy do wzrostów, na które czekacie od wielu miesięcy? Dzisiaj o tym pogadamy w analizie. Ok, witaj na moim kanale. Jeżeli jesteś nowy, pamiętaj, że zabić subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Bo materiał jest teraz dużo, bo jest dobry do tego rynek, więc bądź na bieżąco. Komentarz i like, mile widziany. Ehm, to znaczy, oczywiście, że wszystko, co usłyszysz, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem: nie jest to porada inwestycyjna. I teraz patrz, jesteśmy na Bitcoinie. Mamy na Trading View Bitcoina, i teraz zobaczmy, co wydarzyło się tydzień temu. Tydzień temu byliśmy gdzieś tutaj w tych okolicach. Informowałem o tym, że potencjalnie możemy mieć jakieś małe odbicie tutaj tej strefy. No niestety było bardzo małe. No i dlatego też polecam, żeby zawsze być na bieżąco. W sensie pod tym nagraniem znajdziesz link do darmowej grupy, żebyś tam czytał komunikaty, bo tutaj na przykład dałem komunikat, że będziemy mieli niższe zejście. Informowałem o tym, że poniżej 60 tysięcy możemy zejść na chwilę i wtedy bym zaczął nabierać pozycji, plus je longować, dlatego że wyszedł, no. Wyszły informacje z potencjalną wojną, na pewno o nich słyszałeś i, i, i gdzieś ci się obiło uszy. Więc, no, jakby informowałem o tym, że poniżej 60 tysięcy, i zobacz, jak ta informacja była w punkt, bo tutaj już ludzie paraliż, coś tam i tak dalej, tutaj. A wiem, że dopiero poniżej 60 tysięcy, i zobacz, tu dostaliśmy poniżej 50 poniżej 60 tysięcy, przepraszam, i wtedy informowałem na tym kanale, że hmm, dopiero, czekajcie, aż zobaczycie poniżej 60 tysięcy, i dopiero wchodźcie w pozycję. No i to no, ewidentnie widać, że to był no sam dołek, jakby i komunikat w porę i to idealny węż, można powiedzieć. Więc od tego czasu tutaj idziemy do przodu, jeżeli ktoś tutaj jakby przeczekał, miał informacje, to wiadomo, że te entry ma trochę lepsze, no a jeżeli ktoś nie, nie widział tej informacji, no to można powiedzieć, że na tę chwilę po uśrednionych nawet wejściach, no jesteśmy w delikatnym plusie i, i trzeba czekać. Więc na tę chwilę analiza jest w trakcie realizacji, więc zróbmy tylko porządek. Zróbmy porządek a propos tego, co tutaj, co tutaj widać. Jakaś aktualizacja, właśnie tutaj tych linii trendu na samym początek. Tutaj to tu mamy linię trendu z góry, więc na tę chwilę mamy no, chęć przebicia tutaj i walkę o te poziomy, więc myślę, że mogę ją trochę zupdateować tutaj, o właśnie. W ten sposób. Więc będzie ciekawy moment na to, żeby, żeby ją zamknąć poniżej. Myślę, że tą strefę mogę na tę chwilę usunąć. Strefa na wejście potencjalne, bo myślę, że jeżeli doczekamy się jakiejś reakcji tutaj poniżej, no to myślę, że tutaj byłaby pierwsza strefa do wejścia i tutaj taka awaryjna. na na którą można powiedzieć, daje mniejszy procent szans w ogóle na zejście. Ale jeżeli ktoś gra spotowo i tak dalej, to tutaj bym zostawił tę strefę, dlatego że mamy no, dużo takich niejasności, dużo fudu, dużych nowych informacji a propos. Wiecie a propos czego, nie? A propos tych kilku krajów, które są tam na Bliskim Wschodzie, tak to nazwijmy, Południowym Wschodzie, wiecie o co chodzi, nie? Więc jakby ja nie mówię tego na głos, bo nie wiem, jak algorytm jest w tej chwili w... Wyćwiczony pod to, ale osobiście, jeżeli tutaj bym widział pozycję, to już bym je pomału rozgrywał i tak dalej, chyba że z jakiś komunikat dam to, bądźcie na kanale, właśnie, żeby wiedzieć takie rzeczy. A tutaj daję awaryjnie drugi, drugi kanał, gdzie tutaj już na pewno bym dokładał jeszcze więcej i myślę, że tak to może wyglądać. Tutaj wydaje mi się, że jakoś możemy strefę wolumenową zrobić. Jeżeli chodzi o ten tutaj poziom, tam to staro zostawię jeszcze, bo. Bo ona jest dosyć duża i może tam faktycznie ona gdzieś tutaj w tym zakresie jeszcze nam zbierać. Więc zobaczymy, jeżeli tutaj będziemy mieli już jakieś wyjścia powyżej tej strefy wolumnowej, no to wtedy może być powrót, wtedy będzie większa szansa, że, że zobaczymy tylko ten poziom, a ten poziom no to jest właśnie poziom na zadanie jakichś nowych informacji, jakichś takich niejasności. A tutaj myślę, że mogę. O, właśnie ten poziom tutaj dać. O, i to by był poziom, gdzie ta, ten, ten bitcoin może nam dojść, i z tej strefy on może nam spadać. Czyli wydaje mi się, że jeżeli zobaczymy, tutaj o, trochę może obniżę, zobaczymy reakcję już wychodzącą z tej strefy wolumenowej, no to mamy dwie strefy: albo pierwsze co to będzie podbitka. Tak czy inaczej, bez znaczenia co będzie pierwsze. bo... Jeżeli to będzie pierwsze, no to tutaj realizuję jakieś już, jakieś już strefy, myślę, że wtedy te take profity po prostu trochę domontuje do aktualnej sytuacji i je trochę, trochę ściaśnie, o, więc tak, żebyśmy chociaż te dwa wyciągnęli, więc jeżeli nawet dojdziemy tutaj do tej strefy, to z tej strefy najpierw powinniśmy mieć reakcje spadkowe, może do tej strefy wtedy, a może tylko do strefy woluminowej, myślę, że zdążę zrobić update już za tydzień, więc może na bieżąco. A jeżeli z będziemy najpierw schodzić, co też, też jest szansą, no bo tutaj zobacz, też z tej strefy kilkukrotnie mieliśmy jakby reakcje spadkowe nie? i tu dosyć długi knot jest, więc ten, ta, ta podaż jest dosyć duża, zobaczymy, co nie teraz wyciągnął na tej 4 godzinówce, ale no... Jakbyśmy zamknęli się już poniżej jakby tutaj w tej strefie wolumnowej, no to to może być tutaj, więc tutaj zostawiam taki bardzo delikatny kolor, bo to bo jest akurat strefa do obserwacji. Kto się troszeczkę zna, to może tu obserwować, czy będzie jakaś podaż na mniejszych później time frame'ach, czy tutaj będzie podchodził, będzie jakby więcej tych, tych, tych zrzutów. I wrócimy znowu ponownie po, poniżej tych dwóch poziomów, czy poniżej nie trendu, no to już można sobie gdzieś tam myśleć, że potencjalnie zobaczymy niższe poziomy, czyli no, chociaż ten zielony tutaj prostokąt. Myślę, że analiza dosyć prosta. Wiadomo o co chodzi, wiadomo na co czekamy i tyle. Więc bitcoina mamy. Ja sobie tylko go zeskrinuję. Czekajcie, tutaj nam coś się wyskoczyło. O, dobra, mamy bitka i teraz zobaczę ETH. ETH, no też jeżeli ktoś był na grupie, no to widział to jakieś update, y, żeby łapać niżej, no bo zeszliśmy dosyć sporo niżej, poniżej tej drugiej strefy, więc no na tę chwilę myślę, że jeżeli ktoś brał stąd i stąd, no to uśrednione wejście jest takie, że dalej jesteśmy w w lekkiej stracie po tych wejściach, więc no tutaj na Ethereum niestety trzeba będzie dłużej poczekać, i zaraz spróbujemy to rozegrać, jak to pośredniać, jak to wejść, żeby to zrobić lepszą robotę. No więc na tę chwilę no analiza jest w trakcie, i, no i niestety trzeba będzie jeszcze chwilę, chwilę poczekać. Myślę, że zrobię sobie tutaj update linii trendu. No i też nam widzę, że już podeszła, i tak dalej, więc nie dziwię się, jak zaczniemy troszeczkę schodzić, właśnie chociażby ze względu na tego bitka i tirium, które też jest w takim momencie, że, że można delikatnie już spadać. Jeżeli chodzi o strefy zakupowe, to ta awaryjna, taka ta sytuacyjna, wiecie o co chodzi, do połowy długości tego knota o, myślę, że gdzieś dotąd a ta bliższa, taka, taka zakupowa Jakbyśmy mieli faktycznie jakieś zejście, no to jest tutaj, nie? Więc ta, jakby ja bardziej trzymam się tej strefy. No, mówię, ta strefa jest taka dosyć awaryjna, i tak dalej. Wiecie, moje analizy są na, na, na spota w momencie, kiedy jest taka niepewność. Bo czasami mówię, że przed, no, naprawdę dobry moment, że już bym to longował, że już nie widzę jakiegoś potencjalnego zejścia, i wielokrotnie możemy sobie to na dźwigni łapać. No, ale w takim momencie, kiedy ten rynek jest taki niepewny, myślę, że, że można. Właśnie tutaj e, jednak, jednak trochę, trochę, trochę zwolnić i, i tak dalej. Wiadomo, no ja, nie wiem, ostatnio graliśmy chyba tam z dzień czy temu cztery ląki, wszystkie weszły, mniej bądź bardziej, jakieś te peki, więc na grupie dla swoich, powiedzmy, osób, które ja prowadzę, no to wiadomo, że te featuresy tam są grane u mnie w grupie. No, ale na YouTube, jak się analizuje raz na tydzień Bitcoin na Ethereum, w czwartki analiza altcoinów, we wtorki materiał specjalny, no to wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić. Więc na Ethereum osobiście bym, bym czekał. Eee, wiadomo, no tutaj, jeżeli chodzi o strefy na, na spadek, no to by była tutaj jedna strefa, yy, i tutaj by była druga. Ja osobiście bym tego za bardzo nie shortował, chyba, że tutaj będzie tutaj jakiś widać na małych osiach, że już zawraca i tak dalej i widzi jakiś jeszcze news i ktoś jest doświadczonym graczem, no to tak, to wtedy można się pokusić, ale oczywiście o mniejsze, o mniejsze te shorty na mniejszych pozycjach. Jak będziecie też na grupie, to, to będzie, będzie to widać bardziej, będziecie tam mieli informacje na bieżąco, więc dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu być na, na kanałach. Tyle. Mam nadzieję, że materiał prosty, skuteczny. Pamiętaj, daj suba, zostaw komentarz. Jutro o godzinie 19. Materiał kolejny. Trzymaj się, dziękuję. Cześć.